Fundacja Fascynujący Świat Dziecka zachęca do wzięcia udziału w charytatywnej licytacji. Osoba, która ją wygra, zostanie na jeden dzień członkiem zespołu rajdowego. A cel jest szczytny, bo z pozyskanych środków sfinansowane zostaną wysokospecjalistyczne diagnozy FAST dla dzieci przebywających w domach dziecka, pieczy zastępczej i w rodzinach adopcyjnych. Chcemy jak największą rzeszę tych dzieci zbadać, ponieważ chcemy pokazać, jakby, jaka to jest duża skala. Dzieci z FAS nie mają wsparcia systemowego. My jako fundacja tutaj dużo żeśmy już zrobili w tym kierunku. Jest o nas, że tak powiem, głośno, kolokwialnie mówiąc, i to miało na celu. Teraz chcemy pokazać, jaka tego jest duża skala. Po naszych diagnozach te dzieci dostają konkretny wynik, konkretne wsparcie, co im ułatwia ścieżkę edukacyjną chociażby. Bracia Szeja chętnie wzięli udział w tej akcji i z niecierpliwością czekają, aby kogoś przyjąć do swojej rajdowej załogi. Dla nas już się skończył sezon rajdowy i nasza rajdówka już jest, powiedzmy, wolna i teraz mogłaby pomóc nie tylko nam, tylko właśnie w tym szczytnym celu. Dlatego serdecznie zapraszam. Siąść w samochodzie, w którym zdobyliśmy tytuł Mistrza Polski w 2020 w Open 4WD. Zobaczyć, jak nasze Subaru działa. No, po prostu spróbować tego rajdowego rzemiosła. Osoba, która wygra, będzie gościem naszego zespołu, czyli będzie nam towarzyszyć praktycznie od samego rana. Pokażemy mu, jak ten samochód działa. Będzie uczestniczył w przejeździe jako pilot. Będzie mógł poczuć, jak ten samochód działa, jaki jest szybki i co możemy zrobić. Zobaczy, jak zespół rajdowy działa od środka, więc to jest takie, powiedzmy, niezapomniane przeżycie, które normalny, zwykły Kowalski może nie widzi, ale tutaj będzie coś ciekawego, a tym bardziej wszystko, cały dochód z tej akcji przeznaczymy na ten szczytny cel. No właśnie, a gdzie nagroda do odebrania? Nagroda w najbliższą sobotę. Teraz jedziemy na poligon w Koprzywnicy. To jest tor testowy fabryki Tatry z czeskiego Cieszyna. To jest jakieś pół godziny jazdy, więc tutaj lokalnie cały dzień zawodów, bo to nie tylko my tam będziemy. Będą tam też inne samochody, więc będzie można też pooglądać inne załogi, zobaczyć, jak to wygląda w Czechach, jak wygląda rajdowanie, a jednocześnie uczestniczyć i pomagać. Czasu pozostało niewiele, bo licytacja zakończy się w najbliższy piątek, 18 grudnia przed godziną 22. Licytacja odbywa się za pośrednictwem platformy Allegro. Tam można kliknąć i po prostu zalicytować, tak jak się na Allegro licytuje. Znajdą nas Państwo na naszym fanpage'u, na fanpage'u braci Szeja, w różnych innych źródłach, chociażby teraz na OX-ie można będzie gdzieś tam link odnaleźć i zalicytować. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.